Burze, tornada i inne intensywne zjawiska pogodowe wyglądają pięknie i wręcz hipnotyzująco, ale należy pamiętać, że są bardzo niebezpieczne. Nie chodzi oczywiście o to, że za każdym razem jak tylko usłyszycie grzmot, macie się od razu chować. Ale gdy nadciąga burza, rozsądnym rozwiązaniem jest przeczekanie jej w domu lub jakimś budynku. Musicie jednak wiedzieć, że podczas złej pogody, również w pomieszczeniach, trzeba stosować się do różnych zakazów i porad. Oto 19 z nich. Nie bierzcie prysznica. Gdy za oknem szaleje burza, rury kanalizacyjne w domu mogą przewodzić prąd elektryczny wytwarzany przez błyskawice. Podczas kąpieli ryzykujecie więc porażenie prądem, a sam piorun może wywołać w domu pożar. Nie używajcie telefonu stacjonarnego. Trzeba przyznać, że w dzisiejszych czasach raczej nie spotyka się już takich telefonów. Jeśli jednak natkniecie się gdzieś na taki sprzęt, raczej nie powinniście go używać podczas burzy. Błyskawice mogą z łatwością dostać się do domu nie tylko przez instalację kanalizacyjną, lecz także elektryczną. Powstrzymajcie się zatem od telefonowania do czasu, aż burza ustanie. Nie zostawiajcie plastikowego pojemnika z wodą na betonowej posadzce. Jeśli przechowujecie zapasy wody w plastikowych pojemnikach na betonowym podłożu, to postawcie je na kartonie lub drewnianej palecie. Przede wszystkim, o ile mówimy o garażu, na podłodze może znajdować się rozlany olej. Co więcej, sam beton zawiera mnóstwo substancji chemicznych użytych do jego produkcji. Lepiej więc, żeby żadna z nich nie dostała się do wody, ponieważ jej spożycie byłoby wtedy zbyt ryzykowne. Nie lekceważcie stanu swoich włosów. Naprawdę. Powiedzmy, że stoicie przed domem i podziwiacie aurę nadchodzącej burzy. Aż tu nagle ze zdumieniem zauważacie, że włosy stają wam dęba. Nie ignorujcie tego, to znak, że powinniście natychmiast wracać do domu. Dzieje się tak, gdy ładunek dodatni waszego ciała i ujemny ładunek burzy wzajemnie na siebie oddziałują. Zatem lepiej wejdźcie do środka, no chyba, że chcecie igrać z ogniem. Nie zapalajcie świec. Problem ze świecami jest taki, że przecież one również mogą wywołać pożar. A podczas silnej burzy często następuje awaria telefonu i nie da się wezwać straży pożarnej. Także hydranty mogą przestać działać. Aby uniknąć tych wszystkich najczarniejszych scenariuszy, używajcie latarek, które dają nawet więcej światła niż świece. Nie zmywajcie naczyń. Przypominam jeszcze raz, w czasie burzy nie zbliżajcie się do kranu zarówno w łazience, jak i w kuchni. Pamiętajcie, że dotknięcie naelektryzowanej baterii może mieć dramatyczne konsekwencje. Nie ewakuujcie się podczas tornada. Jak tylko usłyszycie ostrzeżenie o jakiejś trąbie powietrznej, natychmiast ukryjcie się w pomieszczeniu w środkowej części domu lub w piwnicy. Mówię poważnie, odłóżcie kluczyki samochodowe i nawet nie próbujcie uciekać przed tą niszczycielską siłą natury. Nie uruchamiajcie agregatów w domu. Wydaje się, że przenośny agregat prądotwórczy jest jednym z niezastąpionych sprzętów w razie awarii elektryczności podczas burzy. Jednak w rzeczywistości pomysł użycia go w domu może okazać się mocno nietrafiony. Podobnie jak inne silniki spalinowe, napęd agregatu uwalnia tlenek węgla, który jest przecież szkodliwym gazem powodującym silny ból głowy i mogącym doprowadzić do omdlenia. A jeśli czad występuje w dużym stężeniu, dochodzi do zatrucia i śmierci. Nie zostawiajcie zwierząt na zewnątrz. To przecież oczywiste. W czasie burzy zwierzęta muszą znajdować się w środku. Tylko w ten sposób zapewnicie im bezpieczeństwo. Pies przywiązany łańcuchem do drzewa, w które może uderzyć piorun, nie przeżyje wstrząsu elektrycznego. Natomiast buda, szczególnie drewniana, też nie jest odpowiednim schronieniem, ponieważ płonie niezwykle szybko. Nie stawajcie przy oknie. Wcale nie chodzi tutaj o błyskawice. Wbrew powszechnej opinii, stojąc przy oknie podczas silnej burzy, naprawdę narażacie się na zranienie odłamkami szkła. Mimo że materiał sam w sobie nie przewodzi prądu i nie zrobi wam krzywdy, siła uderzenia pioruna może stłuc szybę. Warto jednak pamiętać, że niektóre okna mają metalowe elementy przewodzące prąd. W takiej sytuacji, jeśli ich dotkniecie lub staniecie w pobliżu, może was porazić piorun. Nie otwierajcie okien. Należycie do osób, które wierzą, że otwarcie okna podczas burzy wyrównuje ciśnienie i zapobiega rozbiciu szyb? Najwyższa pora zrewidować poglądy. Eksperci twierdzą, że to jeden wielki mit, a otwierając okno, zyskujemy jedynie silne podmuchy wiatru wewnątrz pomieszczenia.
odłączcie wtyczkę laptopa. Jeśli macie do wykonania pilną pracę na swoim przenośnym komputerze, a za oknem szaleje burza, upewnijcie się, że wasz sprzęt nie jest podłączony do gniazdka. Jak już wspomniałem przy okazji punktu o telefonie stacjonarnym, prąd elektryczny może błyskawicznie przepłynąć przez kabel zasilający. Nie tylko zniszczy wam laptopa, ale przede wszystkim was zrani. Zresztą podczas awarii prądu najlepiej wyłączyć z gniazdek wszystkie urządzenia elektryczne w domu. W przeciwnym razie po przywróceniu zasilania może dojść do spięcia, które uszkodzi sprzęty albo nawet wywoła pożar. Nie otwierajcie zbyt często lodówki. Po pierwsze, lodówka to kolejny element wyposażenia, od którego w czasie burzy powinniście się trzymać z daleka. Po drugie, gdy nastąpi awaria zasilania, będziecie chcieli, żeby w lodówce jak najdłużej utrzymała się niska temperatura, prawda? A przecież przy każdym jej otwarciu w środku robi się coraz cieplej. Nie zabijajcie okien deskami. Jeśli chcecie zabezpieczyć okna, zasłaniając je deskami, to zróbcie to przed burzą. Czekając z tym do ostatniej chwili, bardzo ryzykujecie, ponieważ podmuchy wiatru mogą wyrwać wam deski z rąk i nagle przemienić je w groźne dla życia pociski. Znajdźcie więc prognozę pogody na następne kilka dni i gdy okaże się, że zapowiadają silne burze, zabijcie okna deskami z wyprzedzeniem. Nie wyłączajcie równocześnie radia i telewizora. Odpoczywacie sobie na kanapie z pilotem w dłoni i oglądając ulubiony serial. Nagle transmisja zostaje przerwana i pojawia się komunikat z alertem pogodowym. Nie wyłączajcie od razu telewizora ani radia, tylko wysłuchajcie dokładnie całego ostrzeżenia. Zachowanie czujności może uratować wam życie. Nie używajcie w domu grilla opalanego węglem drzewnym. Wyobraźcie sobie, że nie ma prądu, a wy jesteście bardzo głodni. Hej, jest na to sposób, rozpalmy po prostu grilla na węgiel drzewny w salonie. Głęboko wierzę, że nigdy nie wpadniecie na tak głupi pomysł, bo używanie w domu tego typu grilla może doprowadzić do tragedii. Gdy węgiel drzewny się żarzy, wydziela czad, czyli, jak wiecie, śmiertelny gaz, który dyskretnie i szybko pozbawia ludzi życia. Nie dotykajcie konstrukcji betonowych. Problem polega na tym, że betonowe podłogi, ściany i budynki często mają w środku metalowe pręty lub druty, więc jeśli nie chcecie, by poraził was piorun, raczej nie zbliżajcie się do betonowych elementów, a tym bardziej nie opierajcie się o nie. Unikajcie sytuacji mogących prowadzić do kontuzji. Podczas szalejącej burzy nie podejmujcie żadnych ryzykownych działań. Awarie w dostawie prądu mogą opóźnić przyjazd pogotowia, a takie nagłe sytuacje oznaczają pełno ludzi na izbie przyjęć. Zła pogoda to nie najlepszy moment na zrobienie sobie krzywdy, więc lepiej zachować szczególną ostrożność. Nie dajcie się zamknąć. Pewnie wiecie, że podczas awarii zasilania brama garażowa automatycznie się blokuje. Na szczęście jest specjalny przewód, który w stanie zagrożenia zwalnia mechanizm zamknięcia drzwi. Zlokalizujcie to miejsce i pokażcie je członkom rodziny. Dzięki temu w razie potrzeby będziecie mogli dostać się do garażu i ewakuować się samochodem. Macie jakieś inne rady dotyczące bezpieczeństwa w razie ekstremalnych warunków pogodowych? Podzielcie się nimi w komentarzach! A jeśli dowiedzieliście się dzisiaj czegoś ciekawego, koniecznie polubcie nasz filmik i udostępnijcie go znajomym. Hej, hej, nie uciekajcie jeszcze z prędkością błyskawicy. Mamy dla was wiele interesujących filmików. Na pewno znajdziecie coś dla siebie. Wystarczy kliknąć i już. Pozostańcie po jasnej stronie życia.